Special bundles with premium membership from Chess24. Super discounts on merchandise. Massive sales on courses from Chessable. Chessable and Chess24 bundles. With new deals appearing every day. Visit chess24.com/deals. Добрий вечір всім. Дійсно, мам приємність зайти з Бантера з вами, головне з поляками. Więc no, mam nadzieję, że wszystkim miło minął czas, że święta przebiegły w bezpiecznej atmosferze. Niestety teraz nadchodzi czas, kiedy trzeba wrócić do szarej codzienności, więc niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Okej, no to zaczynamy. Nie wiem, czy przeciwnik jest Polakiem, ale ma flagę polską, więc będę się starał grać oczywiście z zawodnikami, tak, z flagą polską. No nie jestem w stanie sprawdzić, czy to są rzeczywiście Polacy, czy tylko no nie fejkowi, ale... Okej, okay, obrona Grünfeldowa, ręce koniec D2, czyli B6 jest ruchem, A4. Z ciekawym wariantem, ciekawym gambitem, gdzie biała daje pionka na szybki rozwój. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tu się gra, ale... Ja się nie przejmuję na razie pionek więcej. Wydaje mi się, że moja pozycja tutaj bardzo dobra. Nie widzę żadnych konkretnych gruźb, które mogłyby kompensować tego pionka. Jedyną rzeczą jest, aby się tutaj jakoś rozwiązać tego związania. Być może cały czas ma C7 będą naturalnie. Więc G5. Potem H6. Uczciwie mówiąc, nie wydaje mi się, by tutaj białe miały wystarczającą grę. Po prostu dałem B8, zejdę. Koczek C5, myślałem, że koczek C5, ale wtedy dam A3, mi się nie podobało. Widziałem, jakie są korzyści wymierne z tego ruchu. Najprostszą rzeczą jest wymiana wszystkiego teraz i ewentualne wygranie końcówki z pionkiem. Przeciwnik jeszcze chyba podstawił, mógł zacząć od bicia na B4. Teraz mogę zbić na C1. Po odbiciu na C1 wybija A7, jest bardzo skomplikowane, więc po prostu zbiję na F2. W zasadzie mogłem chyba na F4 szach trącić, ale nie ma sensu komplikowany. Dwa pionki powinny łatwo wygrywać, więc nie ma sensu się bawić w liczeniu wariantów.
Okej. Udało się. Całkiem niezłą partyjkę myślę, jak na początek. Podobnie przeciwnik, który ma flagę polską. Nie wiem, czy jest Polakiem, ale jak mówiłem, nie jestem w stanie tego zupełnie zweryfikować. Zagram D5, będzie prowadziło do międzynarodowych pozycji. W zasadzie trochę dziwne jest to, co się robi, kosztuje bije 4 skoczek F3. I może być jakieś bardzo niebezpieczne dla mnie. Bynajmniej zakładam, że biały też na razie nie jest żadnych opałów. Oczywiście planem jest zagranie A4, docelowo goniec B8, ma D6, H5. A tak na króla, innym słowem, gdzie szczególnie teraz po zagraniu H3 może być dość ciężko się bronić. Oczywiście biały zawsze ma ruch E4 w rezerwie, ale to jednak otwiera jego króla trochę i na dłuższą metę nie jest chyba dobrym środkiem zabiegawczym. Czwórka, F. Próbowałem na D6, mam nadzieję, że na D5 nie zbije. Ja mam chyba szach, musi być. Musi być bardzo dobre. Teraz mam skoczek E4 szach, gdzie w ewentualnym biciu jego bieża się nie mieści. Myślę, że tak zagram. Tutaj niby mam pseudo złapanego hetmana, ale muszę się goń z BH3, gdzie koniec końców oczywiście hetman wyjdzie po linii H i dość duża przewaga materialna pozwoli mi wygrać partię bez większej historii. Kroszada to jednak dama H5, więc trzeba uciekać gońcem. Najlepszą szansą było na pewno hetman D6 dla niego. Teraz jak nie umożliwił zrobienia roszady bezstresowo, to w ogóle nie ma jakby nawet najmniejszego cienia rekompensaty. Zdobyło się po prostu po linii D. Powolne, ale bardzo skuteczne właśnie, że D1 przechodziło z uwagi na gońcu 4. To przeciwnie jest zmuszony dać hetmana. Okej, czyli można powiedzieć, że ta partia jest dobrą ilustracją, tak? Dlaczego nie powinniśmy by się ganiać jedną figurą? Walczyć o centrum od razu. Przeciwnie dał mi bardzo dużo przestrzeni i jednocześnie bardzo prosty atak. Bardzo prosty, ale niebezpieczny, więc się okazało do odparcia. D5, struktury karpackie.
Tutaj oczywiście czarny ma wiele możliwości. Może po prostu się rozwijać typowo luker z bada, może próbować zmienić czarnopolowe gońce ruchami. Ruchem skoczę H5 teraz i trzecią opcją, na którą się decyduje, jest dążenie do zagrania skoczek A4. Zastanowić, czy to teraz działa, ale chyba jest ok. Oczywiście typowym planem w strukturach karcowackich jest atak mniejszościowy, czyli gra biała na przykład hetmańskim, ruchami B4-B5. Docelowo, żeby robić słabość na C6. No póki co, no, jest to dość odległa perspektywa i powinienem mieć coś za nadu. B2 też ma sens, oczywiście, żeby pozbyć się tego skoczka B4. Okej, czyli mój przeciwnik decyduje się na kolejny plan związany z ruchami F4, zajmowaniem centrum. No, plan znany oczywiście, stosowany przez Botwinnika, wspólnie partii z Keresem, pierwszy razu. Bynajmniej struktur karcowackich czarny powinny dążyć do zmiany biopolowych gońców i gońca 5 mi właśnie to umożliwia. W następnym ruchu po prostu chcę zbić na D2 albo C3. Reguła kciuka mówi, że jeśli się uda te gońce wymienić, to czarne powinny wyrównać. Teraz jednym z planów jest zagranie ruchu C5. Typowe zagranie, kiedy białe mają stałego pionka na E3. W sensie izolak nie jest taki straszny. Po dalszym debicie C5, to bije C5 w pionku na E3. Ale nie chcę grać C5, więc pierwszy ruch, który mi przychodzi do głowy, to jest od D6, ale wtedy właśnie E4 może być groźne. No myślę, że po prostu zejdę hetmanem. No nie danie mojemu przeciwnikowi A4 z priorytetem tej pozycji, więc nie ma sensu liczyć skomplikowanych wariantów. Skoczek H5 to E4. Oczywiście jego plan, aczkolwiek wydaje mi się, że po E4 w dalszym biciu na 4 skoczek F6 nie ma dobrego sposobu, jak obronić swoje centrum, ponieważ na E5 jest wieża GE5. Białe nie mogą odbić z uwagi na wiązanie hetmana. Więc skoczek H5 jest oczywiście typowe, żeby nie dać skoczek G3 albo skoczek F4 ruchów. F5. Może wie zabijać, czy już jakieś zaczynać gdzieś działać, ale to jest najprostsze. Nie wiem, czy to wie zadała się, to był dobry ruch, prawdę powiedziawszy, bo teraz muszę coś zrobić. F6 na E4. Podawałem DB4, FB4 i C5. Tak, nie jest nawet prosto teraz czarnymi dzwoni. Miałby zaraz skoczek D1. Jest to i bardzo pasywnie, no ale E4 jednak. Tutaj to chyba zrobiłam pionka, więc to nie jest dobre z uwagi na skoczek F2, skoczek G3. F2 na najlepiej z tego. Próbuję F2 to dam jak przyszłe. Z
oczywiście jest przegrana. 15 sekund to za dużo czasu, więc Marcinek się poddaje. Próbuję znaleźć kogoś z polską flagą. Znalazłem. Mojego kolegę klubowego, Xawerego Bartmana. Dwa, czyli wariant Tarasza. A zaraz poczekaj, C6, swój stary ulubiony ruch. Czy grało do czasów juniorskich? W zasadzie nie wiem dlaczego. Dlaczego ten ruch grałem. Zakładam, że po prostu jakaś jedna partia w nim wyszła i byłem zachwycony. Byłem zachwycony ruchem. E5 się narzuca. Dajmy E5. No, założenie oczywiście, jak czarno dochodzą do E5, to nie powinno mieć problemów. O tym niemniej na to uważać, bo zagrałem jednak na dwa ruchy, to E6, E5, więc mogę. To strata połowy tempa. Wrzuca przyzwyczaj na ruch C3, może czasami będzie jakieś zaskoczenie. Tutaj EBD5, to mam BD5 koczek F3. Wygląda bardzo logicznie. Podał się nam EBD4, goni C4, stawiając na rozwój. A może ci nie staje się ambicie na E5. Oczywiście no jeszcze powinienem dodać, że ruch C3 no nie jest głównym ruchem. Koczek G3 jak najbardziej. Najgłówniejszym ruchem. Teraz udało mi się zdobyć przewagę w końcu, co w symetrycznej pozycji jest dość dużym osiągnięciem, szczególnie grami czarnymi. Chyba nie byłoby zagrać B6 i tam gonić A6 szach, ale przeciwnik może w międzyczasie zagrać już A1 król D1. Bynajmniej myślę, że to jest dobre dla mnie, w sensie, żeby sprowokować, żeby wymusić ruch król D1, tak, żeby nie cofnąć się król D1, król D1. Więc to ma to sens. Oczywiście moim planem jest zrobienie długiego szady. Bynajmniej no, są problemy z tym z uwagi na rozkoczek E5. Bardzo nieprzyjemne i potencjalnie grożą widełki na F7, więc tutaj ugram F6 najpierw. Teraz jednakże no, chciałem rozkoczek B4. Czyli szary długo rozkoczek rozkoczek F6. To nie jest takie złe, zyskuje wiele ten w rozwoju, więc... Teraz długa roszada, czy najpierw C5 jeszcze? Może C5 wygra. Teraz na B3. Wyeliminować tę możliwość skoczyli 4 ruchu. No i jednocześnie jest skoczek na B3, no. Jest idealny. Za A1 oczywiście nastąpi. Zadajemy chyba po prostu, co sobie jeszcze zagram. Bo być może bicie G6. Tam białe mając prawda goniec D6 na końcu wariantu i... Tak mówiłem, nie bardzo mi się uśmiecha wymieniany mojego gońca. Ale... O, jednak przeciwnik zagrał coś innego. No, 4 myślę, że nie jest takie straszne z uwagi na fakt, że po A5... Czarne mogą często przetrwać B5. Ja oczywiście goniec zaczął szach najpierw. Teraz po skoczach D5 na przykład. No by się goniec, tak? Na A5, B5 jest zawsze możliwość przetrwania, więc teraz skoczek D5.
Koniec G3, G6 będzie bardzo nieprzyjemne, myślę. Goniec wchodzi do gry. Teraz mogę zagrać goniec H6 i B5. Myślę, że goniec H6 lub B7 jest najprostsze. To jakby kompletnie żaden gruź po tej linii A nie ma. H6 to trochę w stylu sztucznej inteligencji, ale pozycyjnie nie jest to adekwatny ruch. Goniec bije H6. C2. Teraz rzeczywiście na czas też wygrywam, więc tutaj przeciwnik gońca zgubił po drodze. Chyba skoczka zaraz. Tak, więc no właśnie w takich symetrycznych pozycjach para gońców jest często bardzo silna. Często bardzo silna. Udało mi się białymi zagrać coś. Nie odpowiada, więc a, odpowiedział. No, w ostatniej sekundzie zdążył, bo chciałem przerwać pojedynek. Ja właśnie myślę, jakie ustawienie się decydować, czy tak, czy E3, czy z G3. Może też rozważam, czy jest sens trzymania na przykład na G1 póki co, a tak czy myślę, że jest najprostsze. D6, a okej, okay. D6 zdałem E5. Goniec bije F6 mnie jakoś bardzo kusi, chociaż nie jestem w stanie ocenić tych pozycji po G bije F6. Ale dobra, zagrajmy te dwa skoczki. Być może to nie jest, zapewne to nie jest jakieś wybitne białymi, ale umożliwia jakąś niestandardową grę, więc moim planem oczywiście docelowym jest zagranie E3 do 4, no ruch E5 jest dużym strategicznym błędem w tej pozycji, czarne nie powinny zdobywać kontroli białych pól, no bo właśnie na tym jakby cała moja strategia polegała, tak jak oddałem czarnopolowego gońca, ma jedną figurę więcej, która może białe pola kontrolować. No jak najbardziej czarny raczej powinny wystawić się E6, F5, jeżeli. Mam B1, wygląda fajnie. Próbując pola F5, a do tego B1, żeby po prostu nie podchodzić pod żadne skoczek D4, skoczek B4. Zero pan C2. Z pasową ideą. Okay, przeciwnik nie odpuszcza, ale teraz skoczek D5. Pozostając widełki na F6, goniec G7 zakładam, tu jest ruchem. Więc G7, goniec B4. Skoczek D4. Nie jest to wszystko jeszcze takie bardzo proste. Tak proste jak myślałem. Oczywiście jak czarny dojdzie do F5, to też końca świata nie ma, no ale lepiej nie dopuszczać się możliwości. Goniec bije D5, no jak mówię, no w podobnym duchu zgrane jak E5, jest to duży błąd. Różnopolowe gońce nie zawsze dają ręce, szczególnie kiedy jeszcze jest pół konkretu innych. Wygram E3, bo bardzo mi się ten ruch podoba.
Wybierałem z pola do 4, prenamentnie. Myślę, że nawet nie będę robił roszady. Co to? Bo ja trzeba 4. Teraz mogę zadać się na 4 na przykład. Tutaj. Bardzo komfortowo, blisko wygrywającej logiki strategicznej. Oczywiście ruch to był A3. Goń za 4, byłem pierwszym instynktem, żeby grozić goń za 5 i to w zasadzie działa, ponieważ próbę 8 A3, myślałem, że to ma D5. Ale działa z uwagi na goń za 5, więc to jest najlepsze w tej pozycji. Czarne de facto tylko czas traciły, bo chciałem teraz być 4 stampami. A dwa. Już grozi BWC, więc BWC nie będzie do 7. B6 jest oczywiście bardzo brzydkim ruchem. BWC 5. B2, A4 oczywiście też było możliwością, ale A4 to wszystko skoczek C6 i tam czarne dostają dostęp do pola B4, więc nie uważam, żeby to miało sens. Może nie jest to jakby najbardziej najlepszy sposób na realizację mojej przewagi, ale myślę, że tutaj sytuacja na szachownicy i czasowa de facto jest no. Znaczy, że wygrałem tą partię, więc tutaj mi się udało tą piękną pseudo ofiarę zrobić. Kiedy odbijam pana. G5, bardzo pazerne. Idę za pionki. No właśnie często przychodzi kiedyś ten moment, gdy trzeba wymienić tam brzydką figurę przeciwnika, żeby właśnie zdobyć kilka pionków. No, udało mi się, białopolowa strategia zadziałała tutaj. No bynajmniej daleko do białopolowej symfonii, tak jak ten sporo słynnej. Tutaj za gruba ryba, Maciek 92, czyli Maciek Krakowski. No też prawie member, więc D5, nigdy nie pamiętam co tutaj grałem, czy więc G5, czy więc D4. Znaczy myślę, że grałem i to, tylko nie wiem co jest lepsze, nie wiem dlaczego. To wszystko myślę co nastąpi będzie teorią. Tutaj mój skoczek na C3 jest, nie stoi najlepiej, więc moim planem będzie wygranie. Zagranie szybkiego czy E2 z dalszym C4. Wydaje mi się, zastanawiam, czy wczoraj nie miałem dodatkowych możliwości. A z góry musimy się ruszać. Myślałem, że może jakieś dama E7, E5, ale pewnie to było do góry. No zawsze lubiłem tę pozycję białymi. Wydawałem się wszystko biały w sposób silniejszy, z uwagi na fakt, że czarne mają problemy ze swoim białopolowym gońcem. No i kolejna F5 też nie pomaga na pewno. To nie daje tej typowej holenderskiej kontry, więc oczywiście jest ruchem raczej prewencyjnym, tak, żeby nie groziło czek 4 w żadnej pozycji i żeby też mieć odwrót koniec A2. Wracaj dobra naturalnie. Weź jakiś goń z BA6, goń z BA6, dokładam jakieś sekwencje. To, no i teraz trzeba będzie wybrać jakiś plan.
Czarnia dla mnie bardzo wyraźnie, ale powiem szczerze, że nie bardzo wiem, co z nim zrobić. No myślę, że po prostu zagram B4. Wydaje sobie przestrzenie i za 8 dawa B2. Czarne idzie, no. Nie będę mógł zagrać E5 nigdy. Nie jest to jakby najbardziej konkretny sposób na... A jednak E5 od razu. Tutaj jakiś skoczek G5 jest, ale zakładam, że na to po prostu grabię za F8. H6, no tak, być może nie doceniłem tego ruchu E5. Mój granic na G3 teraz też jakby nie błyszczy. No, na szczęście granic F6 nie działa na przeciwnika. Gdyby działało, to by od razu bym się wyrównał. Ale granic F6 skoczek bije E5. Byłam pianka z uwagi na to, że tam po dwóch biciach goń z B4 jest goń z BF6. Przynajmniej teraz myślę, że po goń z F6 to czek BF5, to czek BF5, goń z BF5, że AC8 ruch. Co potem robić? Ale okej, przeciwnik nie zagrał. Chcę mi wziąć się do gońca. Goń z A4 wygląda bardzo pryncypialnie, ale na to nastąpi B5. Nie jest to wszystko takie proste. Poczek biegnie, poczek biegnie, jakaś ofiara, ale nie wiem, czy ona jest dobra. Teraz zagrałem z H4, to chyba. Chyba, że mój przeciwnik sobie po prostu śniadaje nie odejść z domu wtedy. Ale mogę być sprytny i zacząć od wieża B8, to właśnie zrobię. Teraz za B8 grałem z H4 zagram. Chyba zdobywam pionka. G5 to goniec bije E6. Tak, wydaje mi się, że pionka zdobywam po prostu. Czarne mają tam jakąś pseudogroźby, ale właśnie tak mówię, wydaje mi się, że pseudogroźby, bo goniec na A7, skoczek na C6. Aha, no i oczywiście skoczek F6, którego nie zauważyłem. Zutrę ten sukces. Zaraz skoczyć G3. No tak, trąbienie sukcesu za często właśnie w manowce. Oczywiście czarny jest pod presją, ale nie jest to takie bardzo proste tutaj, myślę. G6, ten ruch się nie podoba. Skoczek G5 jest ciekawe. Może skoczek A4. Chyba skoczek A4. Wydaje mi się, że działa. G4 i nie ma jak obronić się przed. ZD6 jest ruch, ale ZD6 to de facto mogę teraz zagrać cokolwiek. Ale myślę, że to, co zagrałem, wygląda najlepiej. Tutaj chyba wygrywam trochę materiału, więc... Właśnie tak jak mówiłem, goniec na A7 i skoczek na C6, to gdybyś na zmianę figury. No więc, to jest morał, żeby... nie. Będę sukcesu szybko. To jest tutaj moja Brian Neidorfa z startakowerem. Oczywiście granic G5 jest główną linią tutaj. Granic C1 też jest możliwa. Czarne nie mają... Znaczy, no mogą próbować, ale chyba najlepsze jest po prostu odejście z powrotem na jakiś skoczkę.
Więc D2 jest ruchem chyba złym. Godzina hetman D6. To byłoby idealne, tak, żeby mu zaraz goń z D2, no nie bez jakiego ruchu za darmo. No, w sensie to skoczek F6, tak, ale mam B6, skoczek D5, mam B D4, skoczek C7 szach i król D7, myślę, jest ważne w wariancie, bo jak król D8, skoczek A6 szach jest bardzo silny i w dalszym goń z A5 szach i czarne tracą hetmana. No, bynajmniej to mają 3 figury, więc to może nie koniec świata. No właśnie po tym skoczek C7 szach, król D7 jest chyba bardzo silny i teraz myślę, że dama B4 jest dobre. Pozycyjne szachy. Ciężko uwierzyć, że wyspiałem pionek 4 białe. Mogłem mówić o jakiejkolwiek przewadze, tak? Czyli to czarny tutaj ma przewagę, moim zdaniem. Trochę mnie irytuje ta możliwość skoczek D5 cały czas do tego. Powiem E6. To oczywiście nie chce się grać ruchu E6. No fajnie było, gdyby oczywiście nie było otwartego, no ale... C7. W tej strukturze lepiej było, jakby miał skoczka na D7 niż na C6, ale nie można mieć wszystkiego. Oczywiście na C6 też nie jest taki zły, bo oczywiście skoczek E4 gdzieś tam może grozić, więc... Tak jak mówię, nie twierdzę, że jest to jakieś bardzo złe dla białych, no bynajmniej struktura wygląda dziwnie. Czarne nie powinien czarnych w problemach. W sensie powinien grać inicjatywę. Mam przesłanki ku temu. Teraz wyciągam ruch B3. Nie jest to koniec świata dla białych, ale wygląda dość nieprzyjemnie. Tym bardziej, że mogę zagrać goń z F6. Już straszam w jakimś hetman E5. Oczywiście biały może G5 zagrać. No ale myślę, że postawienie gońca na E5 jest dużym osiągnięciem na czarnych tutaj, więc powiem goń z D7. Planem do siebie poskoczek B4 i goń z B4. Cztery skoczek B5 bardzo mi się podoba tutaj. Mam skoczek C4, mam skoczek A3, szalek bardzo ważny. Bardzo ważny ruch, myślę, gdzie... Wydaje mi się, oczywiście nie muszę grać. Nie muszę oczywiście grać. Czy B5 mogę zrobić rzut C8 z planem na przykład oddania jakości na C4? Albo goń z B5? Podobno mi dam. Ale dobra, zagrałem skoczek B5. Nie jestem przekonany, że jest to najlepszy ruch dla czarnych tutaj, no ale teraz jest bicie. Goń C1, dama A5 i w sumie jakoś dużo nie grozi. Tak łatwo się dostać do białego króla. Białe ma też możliwość zmiany goń z B2, która może być potencjalnie bardzo silna dla niego w tej pozycji. Ja fakt, że mój goniec trzyma centrum, trzyma pionka na K6, więc teraz zagram ruch. Pewnie jest to G6, mi się nie podoba. Mamy ruszadę. No, nie jestem przekonany, jak mówię, że to jest takie świetne dla czarnie, coś wypsułem. Ale tutaj muszę się pana podstawił, więc... Powiedz, że bije H7, jeszcze może mieć jakieś tam grać, gdybyś od DH1, ale ciężko uwierzyć, żeby... Ale że bije G2, więc najprostsze z naszym wieża H2. Po prostu wymienić wieżę, parę wieży. Chciałem wieża F1 zagrać, kurczę. Podstawić tą wieżę. Ciężki wysiłek.
poddać, a czasu mało. Tutaj na szczęście mogę zacząć grać primułami, bo jest pozycja dość, dość prosta, więc... Dam od jeden bez sensu ruch oczywiście. A teraz, teraz już to mamy. Okej, okay. Udało się. Oczywiście przeciwnik ocalił pana, zapomniał, że ma na F2, nie myślał, że na E2 stoi. Zdarza się, nawet najlepszym. Chcę być figurę w jednym ruchu. Teraz ponownie Łukasz Liczniewski. Krzyżanski to też dość poważny zawodnik. Miałem z nim przyjemność, raczej nie przyjemność grania w różnych juniorskich imprezach, gdzie zazwyczaj był sprawcą nieoczekiwanych sensacji, nieoczekiwanych zwycięstw nade mną. Już pomimo tego, że jestem kilka lat starszy, no raczej zawsze byłem faworytem rankingowym. No teraz oczywiście gramy na jedno. Mówię, to chyba główny wariant, jeden z głównych wariantów grając E3. Urany Grunfelda. Więc... No tutaj czarne mają kilka opcji, goniec 4 na A5 rozchoda. Wiele właśnie subtelności. Puszczę problem z tego, że nie pamiętam co tutaj. To jest najważniejsze, bo oczywiście to nie zadałem ostatnio. Nie wiem, też wydarzyło mi się to grać. No, może tam szacha na A4. Nie wiem, czy on jest taki świetny. Prawdę powiedziawszy, no, pewnie nie, ale trzeba, co trzeba grać. C6, okej. Okay. Mam dwa ruchy. Myślę, warte rozważenia. Goniec B5 albo skoczek E5. Skoczek E5 zakładam, że chcę oddać gońca czarnopolowego. No, to mi się wydaje dość ciekawe do zagrania, więc sprawdzimy, czy to ma jakikolwiek sens. No bo często też, wbrew pozorom, ten czarnopolowy goniec, który niby biały, który jest bardzo silny, nie pobierze. Wyglądu często też może być ograniczony właśnie przez pionki C5 B6. Tutaj wydaje mi się, że nie wiem, gdzie jest adekwatne. Zresztą przynajmniej ciekawa pozycja powstaje, w której żadne z nas nie widzało, więc... Goniec A6 jest naturalnym ruchem tutaj. Goniec D7 też ma pewien sens. Goniec C5 wygląda dobrze. Być może były jakieś inne drogi. Po prostu grać na inicjatywę, ruchami przed D5, ale podoba mi się ten ruch nie tylko dlatego, że pionka zbija, nie dlatego, że goniec ma więcej możliwości. Tutaj dama C7 wyglądał ciekawy. Proszę, że ten goniec E3 wygram. Teraz dama B4, dama A3. Kilka ruchów możliwych. A3 to goniec A6. Dama D4 to dama C7, więc to w ogóle nie jest dobre. Jeszcze by goniec H6 i F4. Ale dama A3 wygrajmy. Dama A3 to goniec A6 mi trochę niepokoi. Na skoki jest 4. Ale może to nie jest jakieś zagrożenie, więc... Nie wiem, czy to jest takie posunięcie, bo... Być może będę chciał potem wieżę na C1. No, się skrata.
Tak granice 4 jest trochę irytujące. Bo jeden z tych był granic 4, ale granic 4 oczywiście prowokuje aż do granic poczeki C6, więc może to dużo C1 do grania. Nie jest to. Nie jest to takie złe, w sensie to miałem dla mnie to. To co 8 zawsze prowokuje do niej zacząć ruch. Jak to nie, to nie czarne jest sobie okej, ale... Jak obiektywna cena, zakładam, że nie ma tutaj... Granic A4, że bije D1, D2, bije H2. Z detalem, którego nie widzę. W początku, myślę, że znam B2. Uwzmana A4, znam B2. Jakoś mi się bardziej podoba na czarnych polach. A5. Tutaj oczywiście jeszcze... Się... 4 jest dobra, się prosi jakieś dama C1, dama H6 gdzieś. A, goniec 4 oczywiście. Przegapiłem w tej pozycji, gdzie czarny suweren E5. Bardzo niedobry rozgrywa. Bardzo niedobry, gdzie teraz muszę uważać, żeby od razu dużo gorzej nie stanąć. Staje gorzej, myślę. Po E5. Po E5 goniec E3 niestety, no widzicie. Lecz, wiadomo, że tutaj biały nie może być lepszy, ma pionki roz tutaj. No i bardzo słabo kula, więc no, zapomniałem o tym granicy 4. Granicy 4 nawet nie było jakby takie straszne, bardziej straszne E5 było. Tak. Musiałem się pozbyć tego. Musiałem się pozbyć tego pięknego granicy L4. No ma C5 szach z jakimś ruchem. Dobrą stroną jest to, że gramy chyba bez dodawanego. I 30 sekund więcej, więc no to koniec końców być może trzeba, że D5 jest bardzo nieprzyjemnym ruchem, bo dużo D5 jest nieakceptowalne dla czarnych. Nie lub bardziej. Teraz myślę, że mogę król D2 zaraz bezpiecznie. Bo nawet król F2. Wkłada to król G7 i potem będzie dużo bić na C3, więc król D2. Działań, no, wszystkie tutaj te pola natarcia kontroluje, więc no to jest trochę niefartowne dla czarnych akurat. Kompletnie nie ma być innych jak. A nie, gramy na zapadane. Znowu utrąbiłem za sukces. Wydawało, tak właśnie mówiłem tutaj, ciężko czuję. Coraz bardziej podchodzę kulem, więc to się robi. Więc to się robi jasne. Chciałbym zagrać w 4G5, kiedyś tam bardzo widzę jak. Też prawdę mówiąc, nie wiem jak wzmacniać swoją pozycję. To wróćmy na D5. Mam E3, nie wiem po co, A4. Chciałem kół A4, kół B5 i zagrać, no ale B4, ryzyk fizyk. To C5, u. A to C4 wtedy? No trochę sobie osłabiłem króla teraz, więc nie jest takie proste, ale wydaje mi się, że mam to z kontrolą. No teraz już oczywiście blitz. Raczej buleta, więc tutaj biała powinna wygrywać, że D8 chyba. D8 po końcu. Kula raczej jest wyjątkowo bezpieczna. Więc no tak, to trochę szczęśliwa wygrana była. Ale znowu, jak mówiłem, zrobiłem sukces. Ale teraz partia 5-minutowa.
Not my best player. Zobaczyłem Aldora A4, co może być Najdor. Hatchle. Jeszcze jedna. Mam bardziej pryncypialne linie, jak pryncyp czy B3. Pożeg D2 myślę jest głównym ruchem. Skoczek B3 też jak najbardziej możliwy do zagrania. Często ten wariant z Hatchle. Skoczek B3 jest podobny do wariantu Goins E3 skoczek B3, gdzie biały właśnie gra też potem Hatchle. No właśnie to przeszło. Dama 4. To poważna linia, gdzie tutaj biały, no. Może też oczywiście dama F3 zagrać. Czy jest jeden z ruchów tutaj. Jak 4. No, F4 wymusza EB F4 raczej. Bardziej przybędzu na E6. Dama E2 jest głównym ruchem. Ja, gdy miałem kilka wersji czarnym i jeden skoczek D7, wykorzystując moment, że pionek na D6 nie wisi i dalszy skoczek E5. No a D2 jest chyba niedokładny z uwagi na skoczek H5. Teraz białe już zaczynają być w lekkich opałach, ponieważ nie można drugiej roszady zrobić z uwagi na skoczek G4 i więc G5. A grozi to z gońca 4 fach oczywiście. A generalnie nie ma. Dużym ustępstwem pozycyjnym na białych, więc mam do dwa nie jest dużo na pewno. Więc E3, no teraz mogę oczywiście czach, a 4 może wyrać skoczek G3. Podoba mi się idealnie skoczek G3 po prostu. Skoczek E5 tutaj to goniec D3 i skoczek na G3 nie jest bardzo skuteczny, więc najpierw zabiję i teraz plany jakieś dalsze, gdzie skoczek C4 jest kolejną groźbą bardzo nieprzyjemną i znowu białe nie mogą długiej roszady zrobić uwagi właśnie skoczek G3 się rozłączył, więc podjemy. Mam 10 sekund wygram partię, więc jak było 10 i nagle to skoczyło na 7, a teraz ponownie więc. No jakby zdobycie białego królowego gońca nie jest aż tak. Nie jest takie złe, ale w sensie dla białych wiadomo, że czarny wolałby tego gońca na E3 zdobyć. Wydaje mi się właśnie, że skoczek C4 jest bardzo nieprzyjemny i nie wiadomo się przy tym bramie w ogóle. Po prostu mam bardzo śmieszny ruch goniec G3. Biały nie może być GB H3 z uwagi na goniec C4. Po goniec G3 być może jest ruch goniec B6, to jest inna sprawa. Tak, chyba goniec B6 jest dobre, nie widzę jak to bronić. No, oczywiście. Zresztą taktyka, aniżeli poważne rozważenia. Rzucała się jest też myślę typowe, bo czarne jakby na partię ma sesję Kasparów, tak nas wszystkich nauczyła, czy wielu, tak, że białe nie powinny dopuścić, czy w wielu redakcjach nie powinny po prostu dopuścić tej ofiary jakości. Znaczy oczywiście, że czarne jakby wszędzie wygrywają, a nie jak ją oddają, ale jest to dość niebezpieczne dla białych. Wydaje mi się białe w szczególności z uwagi na fakt, że białe jakby nie mają żadnego ataku, tak jak na mojego króla. Zrobię roszadę.
udziały, no jak ten skoczek na B3. Brałem 4, brałem kulana, ale nie biorą udziału jakby. Tak. Znaczy nie ma jak zaatakować w ogóle mojego króla. No, poza zasięgiem białych figur aktualnych, więc może być ciężko też z punktu widzenia praktycznego do grania. Teraz właśnie jest wybór planów. A5, A4 jest jedną z opcji, która mi do głowy przychodzi. Zagram właśnie również A8 z ideą. Właśnie A5, A4. Oczywiście A5 od razu też było możliwe, jak tam chciałem do granic B6 dopójść, iść nawet wtedy. Więc biznes C3, albo nawet odejść, nie odejść tego pionka. Okej, więc skoczek C1. Myślę, że A5 dalej ma sens. Czyli B3, oczywiście możliwe, ale tutaj trzeba uważać białymi, bo dama C4 może grozić. Wiadomo, czy to jest takie dobre. Podam C4 skoczek. Aha, podam C4 oczywiście. Ważnym detalem, czego nie zauważyłem od razu, jest to, że biały nie może dwa razy najlepiej zbić z uwagi na fakt, że wczoraj nawet nie trzeba biały w końcu, więc tutaj jest to podam C4, to wygląda dość problematycznie białymi. No tak, więc B5 na B5 jest oportunne, ale jakby no też nie ma co grać innego w bardzo. Pograniec C3, no wszystko mogę. W wypadku każdego pionka mogę zbić z przewagą dużo. Jest to granic A3, prawie matujący. Wtedy po prostu granic A3, że D5 jest sobie możliwe, no ale wtedy granic B5 na B5 szach matowało, więc to jest beznadziejne. No to i oczywiście ma granic B5 szach. Ale w granicy 5-3 nie było, to oczywiście dwa granice zdecydowanie przeważają wieża w tej sytuacji. No, białe miały jakieś tam centrum, były pionkiem do 4, no to jakieś może mikro szanse gdzieś tam się pojawiły. Bym był nieostrożny, no ale tutaj to zagranie czegokolwiek powoduje, że lubią partię, bo po prostu białe, no. Centralnie, żadny groź. Bo tutaj ktoś z polską flagą mnie, nie jestem przekonany, że jest Polakiem, ale jakiś hiszpański nick, hiszpańsko brzmiący, wyglądający, więc wybieram C3. Mój ulubiony wariant w tych banterach, nie tylko. Handle Brain, dzisiaj dano z D4 i oczywiście pionki na D4. Miałem bardzo fajną partię w tym wariancie z Grzegorzem Gajewskim też na Bundeslidze. Kilka lat temu, co było w ogóle partią. Zbili ogłoszone. Właśnie chyba w tym wariancie, gdzie mieliśmy jeden z H5. Może najpierw skoczek C6 nastąpiło. Tutaj goniec H5. No myślę, że jest lepsze niż goniec B3, bo goniec B3 nie mają komfortową przewagę dwóch gońców. Tak, no myślę, że tutaj po D3 to jest właśnie ta pozycja. Wydążam tam na przykład zagrać 4-2, dama E2 albo 4. H4. Goniec na wybór z niestraconej pozycji. Wydaje mi się, no zawsze dobrze jest wyciągnąć odsłabienie. Właśnie z tego G4, tak, dla czarnych, więc. Podobnie jak w wariantach, tak, w broni słowiańskiej, to właśnie G4 jest często tym, co czarne chcą, tak, bo potem myślę, grają na pionka na H3, czy na pole 4. No to oczywiście ważne, żeby skoczek B4 nie działało. Tu on nie działa, bo to skoczek B6 i czyli B2 jest niegroźny, bo on potem nie wisi, więc. Skoczek D7, no naturalnie D5 też.
Muszę uważać, ponieważ akurat dama E2 może być DB4, DB4 i goń z B4. Na stałe, że ten skoczek na H4 będzie wisiał, więc. Okay, no zbiję to, zajmę dama E2. No tak, to jest dobra redakcja. Miarek ma dobra redakcja czarnymi. Dużo niebieskiemu się nie udało. Nie udało wstawić, mi się wydaje. Może to jakoś mądrość zacząłem, że zacząłem do E2 na G4. Dobra. Oczywiście na jedną z idei, to mogę ci zagrać na E5. Dama D6. Dama D6 jest zasadna, ale. Pytanie mnie sprowokowało, bo zagrałem skoczek F3, no co, następuje skoczek BG4, więc... Jakby... Tą funkcję przynajmniej realizowała. Goniec A4 to długa roszada, F jest niegroźna. Muszę przyznać, że nie jest to takie różowe wszystko, jak sobie wyobrażałem. Poczekaj, F1 nie przyszło do głowy z tym po prostu rozwoju dalszego, ale to skoczek F1 jest bardzo, bardzo brzydkie. No, G5 też byłoby typowym planem. Widzę po skoczek H5 do zagrania H4, tak, czy F3, ale właśnie skoczek F4 bardzo przeszkadza. Podoba mi się. Co tu robić teraz? Zajmę ten granie za 4, ale nie mam granie z BC6 i przepchania E5, ale nie jest to. Nie jest to rewelacja. Złe. Być może po drugiej roszadzie jeszcze coś mi do głowy przyjdzie. Albo właśnie mój przeciwnik zagra coś innego. DB4 nie jest dobrym ruchem na pewno. Myślę, że to co odbije DB4. Sprawdzam skoczek C4 dalszego. Dalszym skoczek C4, gdzie... No też to nie jest bardzo złe dla czarnych, więc się do... po prostu cofnie, no ale... Można, nie ma się śpieszyć z tym skoczek C4 ruchami. No, można zagrać coś innego. Może G5 na przykład. G5 mi się podoba, bo chcę mojego przeciwnika sprowokować do ruchu skoczek H5 i wtedy właśnie zająłem skoczek C4. Widzę, że goń z BC6 dalsze i skoczek będzie trochę w offside'zie na bandzie, więc ja skoczek D7 tutaj jakoś. To jest oczywiście możliwe, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest większa szansa tutaj mi przeciwnik teraz skoczek H5 niż chyba skoczek C4, dama C7 i G5 i teraz skoczek D7. Tam to jest jakby wyjawiany tych skoczków, no nie wiem, tutaj. Czy to jest dodawane, czy nie dodawane, już nie pamiętam. Chyba dodawane. Jednak mi przeciwnik się zdecydował ten ruch. Myślę, że po prostu fajna. Goniec BC6 i goniec C4. Nie jest takie dobre z uwagi na bierze H4. Tak, to jest bardzo niefortunne. Może goniec E3 zagram. Organizację zagrajmy. Nie jest to takie piękne. Wszystko to jest 4. Dałem na inicjatywę moim przeciwnikowi darmo. Bardzo niedobrze to rozegrałem. B1, żeby uciec. Zresztą roszadę. Klub 1, klub 1. Tutaj dama D8 być może pionka wygrywało. Żegna D3 jest bardzo nieprzyjemna oczywiście, ale być może. Jestem w stanie żyć z tym. Dama E5 jest zasadne. Czyli jest po prostu pionka.
Myślę, że goń ze 4 jest sprytne. A dam B5, wygląda dobrze. Panowie G5 to goń zbije D3. Dam D3, no E5 to dama C4 szach jest ważnym detalem. F4 dla B5 nie ma chyba sensu. No, teraz pozycja się zrobiła niejasna. Dama A4, to nie zdobyć. Dla króla. No ma jak coś spodziewam. Dama D5. D8, dama A5 z moim planem. Nie, to było dobre, bo tam B6 dama F3 widział kilka odczułem, no ale zawsze mogłem się cofnąć. Przeciwnie filmem rzucił równo czas, więc. No nie była to. Nie była to ta partia. Coś gdyby się źle zrobiłem. Ewidentnie, więc. Tyle dla, że po prostu sobie jeszcze zagrałem, się potem niekomfortowo czułem. I see. I made a mistake because I. Popełniłem błąd, nie zauważyłem, że jest niesprawnie, skupiłem się na tym, że jest Polakiem. Dobra, szukam kogoś z Polski, przynajmniej z flagą polską i znaczkiem premium. Nie jest to takie proste. Tutaj... Nie, chyba nie grałem. Myślałem, że grałem z jednym zawodnikiem, ale chyba nie grałem. Chyba najbiednym. Nager, major. Nie wiem. Czy C3? Chyba idę na G6. Kontynuując fakt, że już nigdy nie będzie. Nie będzie struktury maroczego. Tak jest 4. To oczywiście to jest jakaś jedna z redakcji, tak Grand Prix. Tak u Grand Prix miałem. Miałem też partię w tym wariancie ostatnio w Norwegii. Z Arianem Tarim, więc stałem bardzo dobrze pod tymi czarnymi, ale. Ale no niestety gdzieś tam popełniłem błąd i byłem na skraju. Blisko porażki. Koniec końców partia się zakończyła remisem, więc. Było to źle. To jest oczywiście jedna z typowych idei. Staram się jakoś. Przydałem bezpośrednio godzinę zostającym się ruchem. Wkładam sobie wygląd z D3. F4. Teraz skoczek F6 szybkim. Właśnie F1 skoczek F5. Mam B6. Mam goń C4 też zwrócić się na prawdziwie. Dalszy B3. D3. Skoczek F6. Widziałem na rozszerzenie. Zbić na E4. No właśnie. Pobicie na 4 na pewno sobie bardzo dobrze, więc. Czyli nie może zaraz pojawić najpierw i potem zrobić roszadę. Zaraz wtedy wstąpiło skoczek D5, skoczek B4, gdzie to byłbym jego gońca miłopolowego i też miałbym dobrą grę, więc być może lepszą niż tutaj, bo tutaj to. Zdjęcie sobie ruchy na 4, co prawda, no ale może to nie jest. Czy na pewno to nie jest koniec świata, ale ruch A1 na pewno nie jest. Dobrym ruchem, teraz skoczek C1, tak, po prostu piątka. Oczywiście powinien bić na E4, tak, jak i po D3, pół H1 wygrać. Wtedy DB2, dam DB2. Damy na równym materiale. No dalej, jakby, jeśli planuję grać, czego planuję zagranie F5, więc. No tutaj to nie tylko, że stoi bez piątka, to jeszcze właśnie traci tego gońca swojego. No, w Grand Prix oczywiście goniec jest. Ja podobno jest jakby kluczem do sukcesu, można powiedzieć, więc. No jakby nie jest zaakceptowany scenariusz, gdzie właśnie biały wytracam, a czarny nie. Więc większość tych sytuacji
To jeszcze gra na deczce, taka skóra pod deczce. Deczek już podchodzi pod deczce, więc cena poręczy podania się, myślę. G3, czy tam po jakimkolwiek innym odejściu, wygląda z deczce od razu. Ja wszystko, że chcę odszedł BC2, to jest pionka, mogę równie dobrze stosunki goń z BC2 i potem D3. Tam wybiłem jakoś. No to ja mam oczywiście jakoś. Stop, to jest pionka. Otwieram. Wspieram linię, ale być może A3. Muszę tak, żeby zamurować gońcami przeciwnika najdobrze. Oczywiście motyw znany w rozwoju szachowej. Trzymając od papieru trochę blanka tutaj. Ale to już oczywiście wiele bardziej zbytecznych układów od kramnik, czy tam niektórzy właśnie bardzo podobny. No bardzo podobna sytuacja była już ten był zamrożony. Myślę, że to jest kilka partii takich, które akurat teraz sobie nie mogę przypomnieć w tym momencie, no ale. Co tutaj mój przeciwnik chyba spanikował, po prostu czek bija 4. Zakładam. Okej. Okay. Szukamy kogoś. Małpka. Chciałem zagrać orangutana na H4 pierwszym, ale uznałem, że będzie to bez sensu. Teraz Krzysiu sprowokował mnie, grając tymi ruchami, zagrania ruchu już G1. No, oczywiście to jest jedna z hybryd znanej idei, tak? Nie wiadomo, jak te struktury nazwać, tak? Taki. Stały się popularne po partii Kramnik Kryakin Anand, studium kandydatów, gdzie wyłożył takie pierwsze użycie tego systemu, tak, do 3 B2, konia 3, na wysokim poziomie, pokazało, jak bardzo ten system jest zjadliwy i nieprosty do grania. Grając do 3 B4 i skoczył jakimś dalszym. Oczywiście czarny obiekt nie się broniał, ale tutaj. Po prostu mają fajną pozycję do gry, szczególnie Lewica, gdzie jakby dużo łatwiej jest zaatakować niż się bronić, więc skoczek D7 planuje zaraz skoczek B4. Może nie jest to jeszcze jakaś straszna groźba, ale jest jakiś skoczek H6, albo skoczek F6 się pojawiają. I pogoń z BG5 chce zaraz H4 wtedy. Właśnie licząc na goń, zbija wtedy skoczek H6 z następnym matem. Więc, no nie wiem, czy to jest takie rewelacyjne dla mnie, bo czyli nie można po H4 goń z F6 zagrać po prostu. Czyli BF6, skoczek BF6. A to w zasadzie akurat przegrywał, bo jest tam, że bije G7 na końcu. Orientu kur BG7, dama G4 szach i dama G5. Jeszcze kończyć goń z BF6. No C5 ruch jest rozsądny, myślę. To jest może skoczek H6, dama H5. Tak, to wygląda dość dobrze. Prowadzę damę do ataku. Tak, to jest właśnie bardzo nieprzyjemne, bo tu można czarnym szybko w tarapatach wylądować, grając takie pozornie naturalne ruchy, więc trzeba uważać. No oczywiście ta moja kolejność, tak, w której zagrałem bez tam żadnego przedniego C4 czy C3, tak, bo to być może dawała czarnym jakieś możliwości ekstra. Tutaj dama E8 jest oczywiście zagrane z intencją zagrania, znaczy po pierwsze obrania pionka na F7, a po drugie z intencją zagrania F6 albo F5. Więc teraz mogę odejść damą. Na przykład na H3 mogę. Kurczę G4, F5 jest chyba dobry dla czarnych. DBE F6 nie przechodzi, jak po moich obliczeń. Skoczek, mogę zrobić ruch z tego skoczek A3, po F5 i dalszy G6, to mi się wydaje dość bezpieczna. Tam skoczek F7 grozi mat na H7.
PF6 też G6 wydaje mi się, że jest bardzo silne. Może nie widzę jakiegoś detalu, ale. No to dobrze. Nie wiem, co z tym skoczkiem zrobić, pewnie zaraz czy coś teraz skoczek E5. Może. Skoczek B5 też może być nieprzyjemny. Będzie skoczek C7. Nie było tej obrony przed tym. Dlatego A6. Być może po prostu długą roszadę zrobię. Albo zagram może najpierw rząd G3. Po prostu. Mając na myśli również zahaczy. F5, ok. I co na G6? Nie wiem, co przeciwnicy zrobią to. To bardzo niebezpiecznie. Czeka 7 już grozi. Z matem następnym. Ok, to mogę się chyba przeoczył tą kuszkę. 7 nabije na 7 mat. No tak, ale to w boju za G3 były problemy. Nie wiem jak. Jestem pewien, jak tam czarny powinien grać. Mimo, że ruch E5 był, którego nie widziałem. Bardzo silny, że do końca. Żeby jakby gońca zamurować, tak, żeby będzie groziło GB H6 wtedy. Po tym E5 dalej mam ruch dużo H3. Zakładam, że wtedy. E5 się też skoczy, jak się tam szef. Tak, no tam generalnie już problemy są, więc trzeba uważać. To jest właśnie bardzo zjadliwy system. Bo to granie z G4 G5. Oczywiście no mega no jakby no dość. Znaczy, no, trzeba wiedzieć, tak, co nieco o tym systemie, no, ciężko jest tak grać. Bo ideach tego systemu. Ciężko jest go grać, no tak na żywioł. Poprzedniej praktyki albo jakiś tam analiz. Więc. Szukam kogoś z flagą polską. Kogo nie widzę, Michał jest. Grałem z nim jeszcze, więc. Okej, okay, to do F3 może. Może znowu by się udało wygrać pełną partię. Zobaczymy, czy się silnik dopuścił mi do tego. Zobaczymy. No tutaj się właśnie przejąłem, dałem tą ideę. Normalnie to stoi skoczkiem na C3. Nie wiem, tutaj. Tutaj mogę być sprytny i właśnie. Mogę być sprytny i wstrzymać się skoczka na B1, co utrudnia te czarne dojście do E5 albo do C4. Tam. Rzeg jeden bardzo jakoś tak mi się podoba. Z punktu widzenia artystycznego trochę. Po prostu G4 G5. Bardzo silna, bardzo niebezpieczna na pewno. Na pewno nie jest to obiektywnie najlepszy ruch, ale to ma jakby mniejsze znaczenie. Dla komputerowych może ten ruch jest średnio dobry, no ale trochę bliski. Myślę, że czynnik psychologiczny ma tutaj dość. Wyłączenie. Teraz muszę wyskoczyć co 4 gram. Próbuję wymienić skoczka z centrum, skoczka z B1. No ta wymiana powinna być dla mnie dość dobra. Jakoś też jest logicznym ruchem, żeby po pierwsze grać A4, a po drugie blokuje. Doskonale. Teraz właśnie myślę, co robić, bo A4 i 2 bije H2 jest dość nieprzyjemne. No dość nieprzyjemne, to muszę przyznać. Być może to też nie jest taki koniec świata tam do białych, no właśnie, na po cybile 5-4 skoczy do 4. Ja mam bije H2, powiedzmy, że G3. Koniec D6, no to jest, staje się bardzo skomplikowane i chyba bez powodu zupełnie. Widzę, że dama C2 zagram. Tak, dama C2 mi się podoba. Z idą, że na E4 skoczy do 4, że mam bije H2, po prostu zrobię długą roszadę. Wszystko z tempami, ja tak wprowadzę. A co to mi się podoba? Zajmuję się tym pionkiem. Święty, że on pomaga mi. Jego brak, ponieważ no,
Chcę wejść Matopen i Hatters też. Tylko dużo to z piątki nie dzieje, więc... No, jest to, myślę, na pewno bardzo niebezpieczne dla czarnych. I obiektywnie już nie jest złe, bo tego nie wiadomo. Jednym ruchem jest F4 tutaj. Z strategicznego punktu widzenia bardzo ten ruch się podoba, bo jakby jedna czy pionki łączy je i jednocześnie hetmana odcina, oczywiście EBF czy w prawie z naturalną pojedziem na to, zagram F4. Wtedy otwieram sobie hetmana, wykonałem dla hetmana, nic. Po EBF, czy też mogę bierze H1 wtrącić, nie wiem, czy to takie wintne wtrącanie, no ale no jest możliwe na pewno. W zasadzie mogę, bo tam po EBF2 przecież mat jest na H7, czego nie widziałem. Mogę skoczyć BL2 na przykład. Tak, 4-4 jest bardzo dobre, ale też jakby z pozycyjnego punktu widzenia mi się ten ruch podobał, więc nawet nie widząc jakby puenty tego ruchu, go zagrałem, więc... Pytanie, jak to? Jak to tutaj najlepiej zagrać? No, myślę, że mówię, że na F1 podstawie. Nie wiem, czy to ma jakąś różnicę wielką, no ale. A, lekko wygranie. Nie wiem, co to jest, no ale będę ciekawie. Oczywiście zagranie dalszego F6. Może. No i w ogóle, że G1 chyba mogę zagrać. Chyba mojej przeciwnika się nie mieści. Potem ma F6 nastąpi, skoczek BC6. No tak, tutaj wszystkie figury w ataku, więc może to być bardzo, bardzo złe. Aczkolwiek dałam tego hetmana, czarny ma tam jakąś szczątkową rekompensatę za niego. Dwie lekkie figury. No co biedę, więc to jest bardzo nieprzyjemne. Myślę, że tutaj chyba mogę zbić na C5. Oczywiście ważne jest, żeby nie podstawić. Za co? Tutaj podwójne uderzenie na F6 i na B7. Powiem to, goniec na F6, bo bardzo mocno teraz czarne oczywiście mówią. Cienia szansa. No więc jak widzicie, no ten system jest dość niebezpieczny. Znowu mi się udało rozwijać, to może znowu spróbujemy. Zagrając 4 prowokuje ruch E5, bo jak już tego nie będzie. Zobaczymy. Ale F6, więc... Mogę zacząć od E3, mogę zacząć od B3, mogę zacząć od B3, chociaż D4 dopuszcza. Robił się Janem, ale raczej to nie nastąpiło. Zagram ruch E3, ponieważ no, za G1 i G4 to może nie być tak. Czarne mogą mieć dodatkowe możliwości, jeśli nie zrobię roszady. To oczywiście jest to dość logiczne, co czarny robi. D4, żeby gońca blokować. Także mam ruchy w stylu dyma C2 i nie bardzo widzę, jak mają czarne bramki w tych L4. Być może jest ruch F5, ale F5 się nie podoba. F6 się po prostu otwiera. No ale pytanie też, czy goniec D3 nie było lepsze zamiast tego. Wygrałem goniec D3, mi się wydawało, że po prostu goniec będzie wisiał po tym orientie D3. Zostało jednak zagrane. Dalej mam ruch w stylu D3. Ale nie, już trzeba zagrać. Będę dobrze. No, muszę przyznać, że ten nieprzyjemny jest na L4. Nie jest to takie proste. Czyli G5 jest typowe. Po H6 często nawet białe nie muszą jakby się przejmować tym skoczkiem. Przychodzi G5, a G5. HB, G5, HB, G5. Pomaga biłem w ataku.
Teraz się pojawiła ekstra opcja, czy ekstra. Chciałem grać z G2 zarazem, znam grać z D, nie mówię tylko 4, to jest bardzo złe. Oczywiście grać z D3 było moim głównym instynktem. D3 H6. No, bardzo mnie denerwuje pewną scenę skoczyć B4. Nie chcę się grać A3, bo A3 to... No, mimo, że będę musiał w momencie wygrać, to też skoczek na B1. Tak, tutaj czarne na pewno zareagowały najlepiej na ten system i co do wszystkich zawodników, więc wybieram go z D3. F7, go z G6, to typowa idea. Okej, dama D1. Ten goniec na G6 jest nie do ruszania, na szczęście, i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale wybije E3. Dobije E3 mi się nie podoba. To jest jakaś konkretna idea po FBE3. A koczek D3 szak może po prostu. Może nawet debije E3, mogą mieć już panie chyba za przyjęcie. Więc okej, więc wymiana białego gońca to jest na pewno duże. Duże osiągnięcie dla czarnych i mogę być w tarapatach tutaj. Prawdopodobnie jest na tarapatach po prostu. Rozgrałem skoczek F3. Skoczek D4 jest nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemny jest, bym powiedział. No właśnie, bo dama E2 to... E2 muszę wymienić hetmanę, ale to bicie, bicie i E4. Mam wtedy ruch skoczek E5. Może jeszcze żyje, ale to dość słabo wygląda wszystko. Coś. Tak, no być może powinienem nie grać H4, być może H4 było za wolne na tej pozycji. H4 ciekawe jest od razu. Nie oddam. Muszę chyba zagrać coś w tym stylu. Mam nadzieję, że H2 nie przechodzi żadne. Chyba nie. Czyli H2, gońc H4, król D1, gońc B4, król C1. Bicie na F1. Tutaj muszę zaraz skoczyć C3, znam skoczyć D5. Nie ratuje skórę ten ruch. No, oczywiście nie można stąd bicie i... Mogę zrobić drugą na szarę, mogę już nie pamiętam, czy kolejny ruch czy nie. No tak, no nie jest to idealna sytuacja, no ale przynajmniej jeszcze żyje. Teraz rama 4, gram na atut. Ona jest jedną. Okej. Okay. Co można zrobić? Jakieś mogę zacząć groźby na mojego króla. Próbuję odciągnąć uwagę, ruchem żeby jeden. Mojego króla. Czy jest H5. Bardzo proste, ale bardzo skuteczne, myślę. H5 może. Tam E5 muszę szybciej grać, bo chyba bez zadawanego to jest partia czasu. Tutaj mam kontrę definitywnie jakąś. Ale mi się coraz bardziej mnie zaczyna podobać, bo ten D6 jest bardzo mocny, skoczył na D5. Więc co, czy ma to nie podstawić? Ciepła na króla. D5. To jest bija, czyli jest słabe. Podoba mi się ten ruch, no ale dobra. Nie ma czasu. Bicie jest niedobre. Muszę przegrywać. Wiemy. Oj, mało czasu. Ach, wygrał już nie ma czas. Trochę rozczarowanie, no co zrobić. Oczywiście wiadomo, że pozycja była totalnie wygrana na końcu, ale gdzieś no, powinien tą sekundę oszczędzić. Okej, okay. To myślę, że teraz zagram ostatnią partię, bo przykro kończyć porażką. Teraz zagram ostatnią, po wszystkim nie grałem. Tutaj chyba zawodnicy zmieniają flagi, mi się wydaje, na polskie. Więc
No nie wiem, a nie widzę nikogo z Polski takiego. No, Dangerous Ride nie wydaje mi się, żeby no, on był Polakiem, ale dobra. Może pomyliłem go z kimś innym. Wydaje mi się, że graliśmy kiedyś. Tak, czyli jednak nie powinienem chyba demo oddawać. Myślałem, że samo wierzą znam, że wygrać, ale no bo to też ułatwia. To też ułatwia, wiadomo, grę, nie? Jak nie ma sobie przeciwnika, musi samym królem gonić, no ale okazało się, że nie zdążyłem nic zrobić. To problem też taki jest, że znaczy problem. Ja jestem nauczony, w sensie więcej partii sobie już zagrałem na czeskowie niż na czes 24 i tam jest możliwość robienia wielu primów naraz. Tutaj tylko jeden, więc tam już trochę mnie spowolnia. Ale myślę, że koniec końców była traktująca partia i my to chcemy najbardziej, no nie? No tutaj myślę, że w tej partii czarne są w bardzo dobrej formie, białe pionki są dość słabe. Oczywiście już wspominają tak, strukturę Unicowicza, ale to było, tak, Branicowicza, ale myślę, że tutaj czarne mają bardzo dobrą redakcję i no i białe. C5 jest typowym planem, żeby właśnie nie poddać innego. Pionka, tutaj mogę zrobić debil C5, co jest ciekawe, żeby pole skoczył na D6 skoczyć, ale żeby debil C5 zagram. Tutaj właśnie skoczek H5, skoczek F4 jest na celowniku, więc trochę dziwny ruch. Znaczy, no myślę, że mógł przeciwnicę też C4 zagrać, żeby zamurować skrzydło hetmańskie, ale wtedy gonić też będzie trochę poza grą i aż się prosi o wygranie ruchu F5, więc planie F5, no i czarne myślę są dużo lepsze. Dużo lepsze i no nie wiem, czy muszę grać F5. F4 najpierw. Okej, król H2. Ona ma F6, bo może F5 teraz. To są te skoczki partii włoskiej, powstają znaczy białe części, mają skoczki G3, F5, ale są dość niebezpieczne oczywiście, bo grożą ofiary na G2 na H3, ale często można żyć też białymi. W sensie tutaj białymi, a tam czarnymi. No teraz jedną z pierwszych idei, która mi się narzuciła, jest skoczek G2 z dalszą F4. Grąc na E3 się nie mieści, myślę, że jest to bardzo dobre, więc na co wygryzać. Dobrze. FBA, czy tutaj jest obiektywnie dość słabym ruchem? Oczywiście spodziewało mi się, że goniec BH3 wygrywa od razu i chyba wygrywa. BH3 wygrywa od razu, bo król BH3 tam H4 szach. Wstąpi potem F3, więc król G1 nie pomaga. G2. Więc tak, no uczyźmy tutaj chyba dość jakby za bardzo się skupił za jakimi ruchami, co będzie goniec B5 na skrzypę otmańskim i nie poradzi sobie z inicjatywą na skrzypę królewskim. No więc tak, to była właśnie ostatnia partia. Dziękuję za poświęcony czas, za wasz poświęcony czas i mam nadzieję, że partie były ciekawe. Ostatnio właśnie mam coś problemy, żeby zrobić 100%. Oczywiście wiadomo, że przegranie jest dużo więcej. Bardziej chrupnych nie należy, ale też niestety postępy tak szachy internetowe wyglądają, gdzie zdecydowanie jest zdecydowanego czasu, no trzeba być bardzo szybki. Czas to też element gry, więc
No, myślę, że partie były bardzo ciekawe. W większości przypadków nagrałem też z arcymistrzami. Z mistrzem międzynarodowym, tak, i z arcymistrzem, więc z innymi. No, tak jak mówię, właśnie dziękuję za poświęcony czas, za to, że mnie oglądaliśmy. Do zobaczenia wkrótce.